Dzisiaj otrzymaliśmy oświadczenie rodziców dzieci należących do obwodu szkoły w Becejłach. Dorośli nie składają broni, ale jak czytamy w dokumencie, działając w trosce o dobro naszych dzieci oraz mając na uwadze ciążący na nich obowiązek szkolny, informujemy, że od dnia 11 września 2017 roku do chwili zorganizowania zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Becejłach, będącej szkołą obwodową dla naszych dzieci, będą one uczęszczały do Publicznej Szkoły Podstawowej w Słobudce. Wójt Gminy Szypliszki wskazał nam tę placówkę jako gotową do przyjęcia naszych dzieci, więc zamierzamy z tego tymczasowego rozwiązania skorzystać. Ponieważ, w świetle przepisów prawa oświatowego oraz umowy wiążącej Gminę Szypliszki z Fundacją, będącą organem prowadzącym, Gmina Szypliszki jest obowiązana przejąć od Fundacji naszą szkołę obwodową i oczekujemy na wykonanie tego obowiązku. Oczekujemy także, że zadeklarowany dowóz dzieci odbywał się będzie w warunkach zgodnych, z obowiązującymi przepisami oraz z najwyższą troską o bezpieczeństwo naszych dzieci. O tymczasowym umieszczeniu dzieci w placówce w Słobudce zawiadomili też podlaskiego kuratora oświaty. Niezmienne jednak pozostaje ich stanowisko co do szkoły obwodowej. Ta placówka ma działać i tego dopilnujemy, podkreślają rodzice.